Dzień dobry, Dawid Dobropolski z tej strony. Kłaniam się. W ostatniej ankiecie myślałem, że wybierzecie prosty trik na płaski w brzuch 5 minut, i w 5 minut przygotuję się do materiału, ale nie było mnie dwa tygodnie, bo wybraliście i wybrałyście temat postów i autofagi. Ja Nie wiem, jak tak dalej pójdzie i będziecie takie rzeczy wybierać, to internet będzie miejscem merytorycznym, zmuszającym do myślenia. No co wy. Dla tych z Was, którzy mają wielką potrzebę składania mebli i wyboru szuflady, w którą trzeba mnie umieścić, może część z Was będzie już przebierać nogami i czekać, aż Dobropolski wyciągnie bata i będzie łoić wszystkich, którzy po prostu tylko interesują się postami. Będzie twierdzić, że posty są do niczego, że są do kosza, a w ogóle za samo nawet interesowanie się tym tematem. Będę zakładać foliowe czapki na głowę i wyganiać do kąta. A może drugi obóz będzie chciał usłyszeć, że dobropolski Polski będzie wielbił posty, będzie polecał je na lewo i prawo, nieważne na co, nieważne komu, nieważne w jakiej sytuacji życiowej, nieważne co by się działo, pościć, bo postem na pewno rozwiążecie swoje problemy. Jeśli tak, to ja poproszę o szufladę numer 3, tam mnie proszę zamknąć, tam nie proszę schować, ta szuflada ma taką naklejkę, to zależy. A tak w ogóle to wiecie, nie lubię filmów, w których ktoś zanim przejdzie do konkretów musi umieszczać jakieś disclaimery. Dlatego mam jeszcze cztery disclaimery. Po pierwsze, temat postów jest obszerny. Powiedzieć w sumie, że jest obszerny, to jakby nie powiedzieć nic. Dlatego prawdopodobnie jeden filmik na YouTubie nie wyczerpie tego tematu i żeby zobrazować przykładowo, jak bardzo obszerny jest to temat, warto zauważyć, że post i głodówka to nie do końca to samo. Samych postów możemy mieć kilka różnych typów. Może być post ciągły, może być post przerywany. W postach przerywanych też mamy kilka różnych typów. Mamy popularny IF polegający na 16 godzinach niejedzenia i 8 godzinach jedzenia. Mamy ADF, czyli Alternated Day Fasting, mamy ETRF, mamy PSMF, mamy FMD, mamy tego naprawdę sporo. Pójdźmy jeszcze głębiej, bo w temacie postów mamy wiele różnych ciekawych zagadnień. Oczywiście jednym z najpopularniejszych może być autofagia. Ale uwaga, gdybyśmy dotknęli tematu autofagi, to okazałoby się, że mamy trzy, co najmniej trzy poznane rodzaje autofagi: mamy makroautofagię, mamy mikroautofagię i tak zwaną autofagię zarządzaną białkami opiekuńczymi, w skrócie CMA. Mało tego. Gdybyśmy chcieli trochę szerzej spojrzeć na to wszystko, to mogłoby się okazać, że w procesie autofagi zaangażowanych jest wiele różnych innych wątków na przykład wątek rytmów dobowych, rytmów okołodobowych, wątek chronobiologii. Okazałoby się na przykład, że są pewne geny, które regulują autofagię i że autofagia reguluje białka związane z chronobiologią. Gdybyśmy pogrzebali sobie trochę bardziej, mogłoby się okazać na przykład, że jedna z najbardziej selektywnych form autofagii, takich jak autofagia CMA, jest w ścisłej korelacji z beta-hydroksymaślanem, czyli z ciałami ketonowymi, czyli generalnie ze stanem ketozy. I gdybyśmy sobie spojrzeli na profil dobowy stanu ketozy, profil dobowy ketonemii, profil dobowy tworzenia i utylizacji ciał ketonowych, no mogłoby się okazać, że jednak stan ketozy jest bardzo silnie sprzężony z chronobiologią, z rytmami dobowymi, a raczej należałoby powiedzieć z rytmami okołodobowymi. No i mogłoby się na przykład okazać, że są różne ciekawe rzeczy, które regulują nie tylko stan ketozy, ale również samą autofagię. Na przykład pewne receptory z grupy receptorów jądrowych, tak zwanych PPR-alfa. I mogłoby się okazać, że te receptory też są związane z chronobiologią. I mogłoby się okazać, że jeśli rozwalimy sobie... Chronobiologię, jeśli rozwalimy, jeśli zaburzymy higienę pewnych zachowań związanych z chronobiologią, to możemy nie tylko upośledzić przy okazji produkcję ciał ketonowych i stan ketozy, ale również procesy autofagi. I gdybyśmy sobie zerknęli na przykład na badania na ludziach pracujących w trybie zmianowym i zobaczyli, że tam niestety ta autofagia jest upośledzona. I zobaczyli, że u tych ludzi mamy zwiększone ryzyko występowania chorób nowotworowych, występowania chorób jelit i różnych innych nieciekawych rzeczy. Mogłoby się okazać, że oprócz samego chwalenia lub potępiania autofagi istotny jest kontekst właśnie chronobiologii i tego, kiedy autofagia powinna, kiedy nie powinna występować w nasilonym stopniu. Bo może przy okazji warto powiedzieć, że autofagia to nie jest taki włącznik światła, że pstryk, nie ma autofagi, pstryk, autofagia jest. Autofagia zachodzi cały czas, ale stopień jej nasilenia może się różnić. I wiecie co? Jest tu taka jedna książka. Miałem jakiś gość ją napisał. Eee... Ale w tej książce można znaleźć fragment o ETRF-ach i o IF-ach, w którym jest całkiem fajnie opisane to, że pewne odmiany IF-u, pewne odmiany pór posiłków i pur postów mogą być gorsze lub lepsze od innych. Mamy na przykład przegląd pokazujący, że. Niestety, pomijanie śniadań może wpływać nieciekawie na wrażliwość insulinową przez, pozostałą, przez pozostały dzień w pozostałych posiłkach. Mamy badania pokazujące, że pomijanie śniadań może wpływać nieciekawie na kontrolę apetytu. Mamy badania pokazujące, że jedzenie na noc, jedzenie w późnych godzinach może sprzyjać chorobom jelit. Mamy dużo naprawdę ciekawych wątków. W które gdybyśmy chcieli teraz wejść, to bym was zanudził albo zajął 5 godzin. Moglibyśmy na przykład zainteresować się chronobiologią trzustki i okaże się, że trzustka ma receptory melatoniny, które kiedy wiążą się ze, z tymi receptorami, powodują, że trzustka przestaje wydzielać insulinę. No i teraz zastanówmy się. Kiedy melatonina jest wysoko, kiedy jest nisko? Zastanówmy się, czy melatonina to jest opowieść o jedzeniu, czy opowieść o świetle, o ciemności. Czy może na pewno dobrym pomysłem jest jedzenie w nocy, kiedy melatonina jest wysoko i wiąże się z receptorami trzustki, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tylko jeden przykład pokazujący, jak rozległy jest to temat. Nie wspominając już o hormonach stresu, o glukoneogenezie. Czy o wpływie na treningi, na sportowców, na wydajność, na regenerację, o, którym, o których to tematach mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku? Disclaimer numer dwa. Tutaj lubię używać takiej metafory, jakbyśmy sobie, o, może na przykład na majówkę teraz, po pewnych grillach i oczywiście piwkach i wszystkim innym, ustawili się w kółko i podrzucali sobie piłkę, i zadanie brzmi, Złap piłkę i opowiedz coś o tej piłce. Powiedz, jaki ma kształt, wagę, wygląd, co w niej widzisz, i tak, dalej, i tak dalej. No i okazałoby się, że kiedy przyjrzymy się bliżej tej piłce, to to wcale nie jest piłka, tylko kłębek, kłębek nici. A przygotowując się do tego materiału, wyczytałem, że to nie nici, a włóczki, więc kłębek włóczek. Wiecie, takich, co się tam robi na, na drutach. I się robi na przykład sweterek. Zauważymy, że ten kłębek ma wiele splątanych ze sobą włóczek, nie nic, tylko włóczek. I podobnie temat postów ma wiele splątanych ze sobą wątków, ale uwaga, jeżeli przyjrzymy się jeszcze bliżej, to okaże się, że tych włóczek nam jest kilka, że to nie jest jedna, tylko co najmniej kilka. I tak samo jest w przypadku postów. Dla kogoś post może być Splotem tematów związanych ze zdrowiem, długowiecznością, działaniem przeciwzapalnym. Dla kogoś innego zupełnie wątek postów może być tematem sylwetki, sportu, wydajności, wysiłku, regeneracji. Dla kogoś innego wątek postów to będzie wątek pracy umysłowej, logistyki dnia, organizacji dnia, tego, że może dla kogoś po prostu wygodniej się pracuje, kiedy ma wprowadzone pewne posty, Przeważnie są to posty przerywane. Ale dla kogoś innego jeszcze temat duchowy, temat psychologiczny, temat mentalny, to to będzie temat postów. I teraz w zależności od tego, kto złapie tą piłkę, będzie widzieć zupełnie różne rzeczy. I wyobrażam sobie ludzi, nawet nie tyle wyobrażam, ile przypominam, takich, dla których post to był ten kickstarter, ten... ten ten pierwszy moment, który spowodował, że te osoby zaczęły w ogóle świadomie myśleć o swoim żywieniu, o swoim zdrowiu, o tym, że pewne decyzje jednak mają wpływ na to, jak się czujemy, że ta ciągła mgła umysłowa, te ciągłe rozkojarzenie, wkurzenie, ten dyskomfort jelitowy i to wszystko, to nie jest normalny stan i jednak decyzjami żywieniowymi, na przykład, mamy wielki wpływ na to, jak możemy funkcjonować. To się może przekładać na naszą pracę, na nasze relacje itd. itd. Ludzi, dla których post był tym czymś, co zapoczątkowało budowanie świadomości żywieniowej, świadomości zdrowotnej. Ale mamy też ludzi, dla których posty stają się wymówką dla kiepskiego stylu życia. Mamy ludzi, którzy wpadają w pułapkę myślenia, że jeśli raz na rok pojadą sobie na dwa tygodnie pościć, to w zasadzie wszystko jest ok i ta dieta, którą mają przez pozostałe 54 tygodnie, tak, w ciągu roku. Już nie ma większego znaczenia, już nie muszą za bardzo się ogarnąć żywieniowo, treningowo, dbać o higienę snu, higienę pracy i tak dalej, bo mają te dwa tygodnie postu i wszystko jest ok. Ktoś może powiedzieć no dobra, lepiej, żeby to były chociaż dwa tygodnie postu niż nic, ale w praktyce, jeśli tak jest, ok, problem w tym, że w wielu przypadkach to działa na zasadzie jeszcze silniejszego cementowania takiej osoby w kiepskim, naprawdę kiepskim miejscu, jeśli chodzi o zdrowie, o sylwetkę, o budowanie nawyków, o decyzje żywieniowe, o umiejętności odżywiania itd. itd. Mamy też ludzi, u których posty stworzyły lub pogłębiły zaburzenia odżywiania. Mamy ludzi, którzy boksują się, mielą się w miejscu. Wpadają w pułapkę myślenia, że dobra, nie ogarnąłem swojej diety, nie ogarnąłem swojej sylwetki poprzez dietę, poprzez trening, będę jeść dalej tak jak jem, zostawiam ten temat w cholerę, tylko po prostu będę pościć i w jakiś sposób wszystko będzie w porządku. Masa ludzi robi w ten sposób. Niestety. Mamy też ludzi, którzy z powodu interesowania się postami i może pewnych presji, bo wszyscy poszczą, wszyscy są biohakerami w świecie keto. Osoby takie zauważyły brak postępów, jeśli chodzi o sport, pewne plateau, pewien zastów, jeśli chodzi o sylwetkę, o progresję treningową. Ze względu na posty, ze względu na to, że chciały złapać milion srok za ogon i jednocześnie budować masę mięśniową, budować siłę, redukować, e, biec maratony i jeszcze w dodatku robić 100 godzinne posty. Ale mamy też ludzi, dla których to wszystko jest kompletnie nieistotne, bo, bo dla nich, dla tych ludzi, dla tej piątej grupy, załóżmy, jest to Wątek wyłącznie, wyłącznie organizacyjny, taki, że takie osoby po prostu mają więcej czasu na inne sprawy, na inne tematy w życiu. Czy to będzie praca, czy to będzie hobby, czy to będzie odpoczynek, cokolwiek. Samo zastosowanie koncepcji postu w swoim tygodniu, dniu, miesiącu, takim osobom po prostu może wygenerować trochę więcej czasu, i takie osoby mają kompletnie gdzieś tematy duchowe, Tematy zdrowotne, żywieniowe, sylwetkowe itd. Tu mamy na przykład ludzi, dla których chodzi wyłącznie o wątek organizacyjny. Też tacy ludzie są, więc zauważcie, że podrzucamy tą samą piłkę lub kłębek, ale widzimy zupełnie, zupełnie różne rzeczy. Skoro już tak systematyzujemy sobie te tematy, może warto powiedzieć o kilku głównych osiach, o kilku głównych narracjach. Które możemy spotkać, jeśli chodzi o posty? Pierwsza oś jest, no, chyba jedną z najpopularniejszych. To jest oś, którą można by było nazwać osią długowieczności albo chorób zapalnych, jak zwał tak zwał. W każdym razie chodzi o to, że komórki się starzeją. Komórki się starzeją, to się tak ładnie nazywa procesem senescencji i w procesie tego starzenia, w którymś momencie, komórka ma przed sobą dwa wybory. Śmierć. Albo nieśmiertelność. To się tak ładnie nazywa, ale niestety nazywa się również kancerogenezą, czyli przemianą w komórkę nowotworową. Jest to oczywiście potężne uproszczenie, ale na potrzeby tego materiału powinno być wystarczająco precyzyjne, bo komórka posiada pewne procesy, które pomagają. Chronić ją przed postępującą senescencją, czyli tym starzeniem. To są procesy, które tak ładnie nazywają się recyklingiem komórkowym, i oczywiście w tym procesie autofagia pełni wielką, wielką rolę. Ponieważ z jednej strony, jeśli komórka w procesie senescencji zbiera, gromadzi, akumuluje różne wątki starzeniowe, może dojść do sytuacji, w której mamy również choroby zapalne, i dość popularnymi chorobami zapalnymi są reumatoidalne zapalenie stawów, czy na przykład stwardnienie rozsiane. Dlaczego autofagia może tutaj pomóc? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że autofagia sama z siebie będzie obniżać stan starzenia komórki. Dlatego, że będzie rozkładać stare, dysfunkcyjne komponenty komórkowe, z których komórka będzie mogła wytworzyć sobie nowe. Autofagia będzie również obniżać stan zapalny w komórkach. Dlatego że autofagia oprócz rozkładu komponentów komórkowych, które są przestarzałe, to jest taka bardzo bardzo ładne zobrazowanie tego procesu. Autofagia może również rozkładać tak zwane alarminy, które uzbrajają odpowiedź zapalną w komórkach i to są różne różne związki. To mogą być fragmenty mitochondriów, to mogą być całe mitochondria, to może być wyciek ATP, to może być kwas moczowy, to może być dużo różnych cząsteczek, które jak sama nazwa ładnie wskazuje, należą do grup Alarmin, czyli do takich związków, takich molekuł, takich cząsteczek, które, takich struktur, które będą wyzwalać stan zapalny w komórce. Oczywiście, w tej narracji, jeśli już jesteśmy, to na koniec warto dodać bardzo ważną obserwację, że tym, co pięknie zwiększa proces starzenia komórki, tym, co pięknie nasila stany zapalne i skraca nam życie. Prawdopodobnie jest nadwyżka kaloryczna, szczególnie taka, która prowadzi do otyłości. Druga bardzo ciekawa oś to oś, którą można nazwać osią infekcyjną. No bo fakt mamy autofagię, która potrafi również rozkładać różne patogeny i to się nawet tak ładnie nazywa to się nazywa ksenofagia czyli zjadanie obcych struktur, niekoniecznie z kosmosu. No, słuchajcie, to brzmi super, faktycznie mamy ksenofagię, która nas będzie chronić. Czyli co? Polecajmy wszystkim na lewo i prawo, nieważne jaki rodzaj infekcji, weźcie po prostu sobie poście i wszystko będzie super, tak? No, niektóre badania pokazują, że faktycznie, na przykład w infekcji paciorkowca mamy autofagię i autofagia bardzo fajnie tego paciorkowca zabija. Tylko, że Mamy również badania na innych bakteriach, na przykład na bruceli, która wykorzystuje proces autofagi do tego, żeby przetrwać, ale co gorsza, żeby się rozwinąć i żeby się rozprzestrzenić na inne komórki w organizmie hosta. Czy polecamy autofagię, czy polecamy raczej posty na lewo i prawo? No nie wiem, wydaje mi się, że w świetle badań, a nie widzi tylko badań, jest to, mówiąc delikatnie, mało rozsądne. Tym bardziej, że wątek układu odpornościowego jest naprawdę, powiem bardzo dyplomatycznie, bardzo mocno skomplikowany. Tak bardzo skomplikowany, że gdyby chcieć to zrozumieć w miarę szybko, to trzeba by było trochę tabletek na ból głowy wziąć. Tu może warto zamknąć tą oś prostą obserwacją, że nawet w rozgraniczeniu infekcji na bakteryjną i wirusową, dość... Generalnym, podkreślam słowo generalnym, bardzo ogólnym, bardzo uproszczonym podejściem jest to, że o ile restrykcje kaloryczne w infekcjach bakteryjnych owszem mogą pomagać, o tyle wirusowych niekoniecznie. Przy czym mówię o tym nie, absolutnie nie dlatego, żebyście na tej podstawie się leczyli albo diagnozowali, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać, że w zależności od charakteru infekcji. To samo podejście może komuś pomóc lub zaszkodzić, że jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Niestety, sam bym wolał. Naprawdę uwierzcie mi, że wolałbym, żeby było tak, że faktycznie post jest receptą uniwersalną na każdą infekcję, bo gdyby tak było, bylibyśmy w chyba zdecydowanie lepszym miejscu niż jesteśmy jako społeczeństwo, jeśli chodzi o nasze zdrowie publiczne, no ale tak niestety nie jest i. Wmawianie Wam, że jest inaczej, byłoby po prostu nieprawdą. Mówiąc o osi infekcyjnej, może warto również odbić na chwilę w stronę osi nowotworowej, bo to jest kolejny ciekawy wątek. I tu również bardzo generalnym stanowiskiem, które pokazuje, że nu, 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 to nie jest takie proste, jest to, że o ile autofagia i posty mogą być ciekawym narzędziem w profilaktyce przeciwnowotworowej. O tyle już dla rozwiniętego nowotworu autofagia może być sprzymierzeńcem, bo autofagia jest, to się tak ładnie nazywa, procesem przetrwaniowym. Jest przetrwaniowym dla nas, ale jest również przetrwaniowym dla komórek nowotworowych. I żeby to zobrazować, że to nie jest do końca takie proste, jest kilka ciekawych prac, które pokazują, że autofagia w komórkach rozwiniętych, komórkach nowotworowych. Może być wykorzystywana do zwiększenia przetrwania komórek nowotworowych w trakcie radio i chemioterapii. Innymi słowy, komórki nowotworowe będą chronić się przed terapią, wykorzystując właśnie autofagię. Więc to nie jest tak, że autofagia zawsze i wszędzie jest super. Zresztą sam wątek nowotworów jest naprawdę dość skomplikowany. W sumie to bardzo skomplikowany. Na przykład mamy ciekawe prace. I tu zerknę. Na przykład do jednej książki, do tej książki, jeszcze do jednej. Douglasa, nie wiem, czy słyszycie, co mówię, Douglasa Olesa, Tylko gdzie ją miałem? Tutaj. No więc tak, gdybyśmy sobie przeczytali tą książkę i tą książkę. Niekoniecznie jakieś tam... Widzi mi się YouTubeowe, tylko przeanalizowali konkretnie literaturę. Okazałoby się na przykład, że poza efektem Warburga i efektem odwróconego Warburga, gdzie komórki nowotworowe nie mogą utleniać ketonów, więc jeśli odbierzemy im glukozę, to wyleczymy się z nowotworów za pomocą keto. No, gdybyśmy sobie troszeczkę bardziej to wszystko postudiowali, okazałoby się, że to nie jest do końca takie proste, bo na przykład istnieje coś takiego jak. Wave Gene Expression na polskie to by było chyba falowa ekspresja genów. Jest to obserwacja mówiąca o tym, że w zależności od um, etapu rozwoju komórki nowotworowej, komórka nowotworowa na początku przeważnie nie korzysta z mitochondriów i procesy mitochondrialne są w niej bardzo mocno upośledzone, ale niestety w miarę rozwoju komórki nowotworowej dochodzi do zwiększenia aktywności. Mitochondriów i całego metabolizmu mitochondrialnego, całej pięknej fosforylacji oksydacyjnej i innych różnych dziwnych słówek, które sprowadzają się do tego, że w którymś momencie niektóre komórki nowotworowe, kiedy się odpowiednio rozwiną, niestety mogą również używać ketonów, używać kwasów tłuszczowych, używać różnych ciekawych procesów, takich jak mitofagia, autofagia itd. itd. Może to staromodne, staroświeckie, ale te dwa tygodnie przygotowań wynikały też z tego, że trochę tych prac. Chciałem sobie przypomnieć, odświeżyć, przeczytać, jakoś to uporządkować. Jedną z ciekawych prac, na którą natknąłem się właśnie w tym procesie, jest praca mówiąca o tym, że w zależności od rodzaju nowotworu, autofagia może być dla nas korzystna lub nie. Uwaga, nawet w zależności od rodzaju nowotworu piersi, autofagia może być dla nas korzystna lub nie. Autorzy tej pracy dzielą wręcz Nowotwory piersi, czyli bardzo konkretny niszowy już podział nowotworów, jeszcze na nowotwory zależne od autofagi i niezależne od autofagi. I uwaga, w zależności od tego podziału, później tworzy się podział jeszcze na to, czy należy zastosować lek, który będzie zwiększał autofagię, czy należy zastosować lek, który będzie hamować autofagię. I w zależności od tego i połączenia z Terapiami przeciwnowotworowymi typu radiochemio, rokowanie pacjenta może być lepsze lub gorsze. I teraz, jeśli człowiek sobie usiądzie i poświęci trochę czasu na to, żeby to wszystko przeczytać, pomyśleć, zastanowić się, to takie wiecie, rzucanie na lewo i prawo prostymi sloganami posty, nowotwory, choroby, w ogóle posty są najlepsze na wszystko. No, trochę jest niepoważne. Nie wiem, ja mam takie zdanie nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzu. Może warto też dodać, że oczywiście istnieje dość duże tarcie, dyskusja pomiędzy takimi dwoma obozami, jeśli chodzi o nowotwory. Jeden obóz, powiedziałbym bardziej konwencjonalny, mówi, że nie wolno pacjenta głodzić, nie wolno pacjenta wprowadzać na jakieś drastyczne restrykcje należy go bardzo mocno odżywić i tak dalej i tak dalej. Natomiast drugi obóz mówi, że no, wprowadzenie postu może zwiększać wrażliwość na chemioterapię komórek nowotworowych, może zwiększać przeżywalność samego pacjenta. W ten proces jest zaangażowany między innymi stan ketozy i tak dalej i I ja nie jestem osobą, która się absolutnie opowie za jednym i za drugim, tym bardziej, że who the hell I am? OK, jestem raczej gościem, który czyta dużo, ale nie jestem naukowcem, który prowadzi te badania, ani tym bardziej nie jestem lekarzem, który leczy ludzi chorujących, pacjentów nowotworowych. Więc, gdyby mi kiedyś woda sodowa do głowy odbiła i bym zaczął twierdzić, że odkryłem lek na raka, to mam prośbę: przyjdźcie i przypomnijcie mi że zimą jest dużo zimnej wody w jeziorze i warto wtedy tam głowę zamoczyć. Dobra? Tym bardziej, że autorzy tych naprawdę obszernych, trudnych, ale ważnych prac sami pokazują, że owszem, posty są bardzo obiecujące w tym temacie, ale jednocześnie organizm, który jest zdeprywowany, pozbawiony energii, pozbawiony mikroskładników, który jest niedożywiony, ma zdewastowany układ odpornościowy i zdewastowany metabolizm. Więc, wiecie, raczej rzadko kiedy jest tak, że naukowiec przez duże N będzie używał słów na pewno, zawsze, nigdy, każdy, nikt itd. itd. Przed nami jeszcze jedna oś do omówienia oś metaboliczna, oś elastyczności metabolicznej może, ale zanim do niej przejdę, zobaczcie, Nagrywam ten materiał niekoniecznie po to, żeby sobie wypluwać losowo jakieś skomplikowane słówka z siebie, ani cokolwiek wam udowadniać, ani już na pewno do czegokolwiek was przekonywać lub nie przekonywać, ale chciałbym wam pokazać, jak złożony jest to temat, jak wielowątkowy, wielobrazowy jest to temat, po to, żebyście sobie może we własnym zakresie odpowiedzieli na kilka ważnych pytań, a może w sumie na jedno. Jeśli chcecie pościć. To konkretnie po co i czy jest to dobry moment? I to tyle, ale przechodząc do ostatniego, do ostatniego wątku, do ostatniej narracji, do takiej osi metabolicznej, wiecie, patrząc z punktu widzenia elastyczności metabolicznej, jest to zdolność organizmu do sięgania po różne źródła energii, w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajduje się organizm. I teraz, jeśli my przechodzimy w stan postu, to Adekwatnie nasz metabolizm będzie się do tego zmieniać. Na przykład, zmniejszymy zużycie glukozy, czyli zwiększymy jej oszczędność. To się ładnie nazywa sparing glukozy. Co jeszcze może się wydarzyć? No, pewnie zwiększymy, skoro zmniejszymy spalanie glukozy, to zwiększymy spalanie kwasów tłuszczowych, zwiększymy spalanie tłuszczu. Dodatkowo zwiększymy tworzenie i utylizację ciał ketonowych. No i do, dojdzie do różnych innych również procesów adaptacyjnych. I teraz okazuje się, że te zmiany, te, te procesy adaptacyjne, które znajdują się w pięknym worku, który nazywa się elastyczność metaboliczna, one u nas, ludzi, są różne. To nie jest tak, że każdy z nas ma taki sam Metflex, taką samą elastyczność metaboliczną. Są ludzie, którzy mają ją wysoką są ludzie, którzy niestety jej nie mają, albo mają ją bardzo niską. Jak poznać czy mamy wysoką elastyczność metaboliczną czy niską? No, za chwilę wam powiem, ale chciałbym zauważyć, że osoby, które mają niską elastyczność metaboliczną i wejdą w stan postu, prawdopodobnie nie zaadaptują się odpowiednio do postu. Zresztą wystarczy troszeczkę pogrzebać i zauważyć, że spalanie kwasów tłuszczowych zachodzi w mitochondriach, które muszą być w dobrej kondycji. Niestety są pewne toksyny i pewne zachowania, które te mitochondria mogą nam uszkadzać. A jeśli mamy uszkodzone mitochondria, to w jaki sposób mamy odpowiednio spalać kwasy tłuszczowe, oszczędzać glukozę, tworzyć, utylizować ketony itd. Żeby odpowiednio radzić sobie w stanie postu, nasz organizm powinien również oszczędzać glukozę, a do tego procesu niestety potrzebna jest zdrowa gospodarka glukozowo-insulinowa. No Jeśli nie mamy, to czy wchodzenie w stan postu będzie dla nas jakimś nie wiadomo jakim oczyszczeniem, czy raczej nasileniem stresu metabolicznego? Jeśli wiemy, że ciała ketonowe i stan ketozy są tym, co bardzo mocno pomaga nam w trakcie postu, ponieważ dostarcza dodatkowe źródło energii w postaci ciał ketonowych, między innymi. Jeśli wiemy, że ten proces jest w dużym stopniu zależny od rytmów okołodobowych, od chronobiologii, od genów zegarowych, od receptorów jądrowych typu PPR-alfa i różnych innych dziwnych słówek, jeśli wiemy, że pewne zachowania mogą nam to upośledzać, osłabiać, pogarszać, a inne poprawiać, ulepszać, stymulować, no to w zależności od tego znowu nasz stan może być nie do końca adekwatny do tego, żeby wchodzić w post. Jak poznać, czy mamy wysoką elastyczność metaboliczną, czy mamy niską elastyczność metaboliczną? Tak naprawdę pomiarów jest dużo. Jeśli dużo chcecie się o tym dowiedzieć, no to tak się składa, że coś na ten temat tutaj wypociłem, ale pierwszym absolutnie wątkiem, który Wam o tym powie, jest Wasz skład ciała, jest to, czy jesteśmy otyli, czy mamy nadwagę, czy nie. Notabene, post nie jest do końca dobrym narzędziem do odchudzania. Dlatego, że założenie, że ludzie są otyli, bo nie poszczą, jest chyba troszeczkę nietrafione. Myślę, że więcej ma to wspólnego z nieopanowaniem swojego odżywiania, z nieznajomością swojego organizmu, z niewypracowaniem zdrowych nawyków, a niekoniecznie z tym, że ludzie nie poszczą. Ale co ja tam wiem? Jest oczywiście dużo innych czynników, które wpływają na elastyczność metaboliczną. W potężnym stopniu praktycznie nie można mówić o wysokiej elastyczności metabolicznej, jeśli ktoś ma insulinooporność, jeśli ktoś nie ma wysokiej wrażliwości insulinowej. I tu taki mały alert. Fizjologiczna insulinooporność, to jest tak troszeczkę z perspektywy Netflixu, jakby powiedzieć ognista woda albo miękki kamień albo nasłoneczniony cień. Ale tu chyba sobie zostawię pole na oddzielny odcinek, bo zrobiłoby się nam z tego małe webinarium. Chciałbym jeszcze zauważyć i to już dla takich geeków, którzy lubią różne skomplikowane tematy, że autofagia, szczególnie ta CMA, ta, która jest prawdopodobnie najbardziej selektywną autofagią, ona jest zarządzana przez beta-hydroksymaślan. I gdybyśmy Chcieli naprawdę głęboko w tym temacie pogrzebać, mogłoby się okazać, że wiemy już, jakie rzeczy w komórkach są wybitnie rozkładane przez CMA. Jedną z tych rzeczy jest enzym wchodzący w proces glikolizy. Ten enzym nazywa się w skrócie GAPDH. Nieistotne jest to, żebyście znali nazwę tego enzymu, ale myślę, że ta informacja sama w sobie jest istotna. Nasilanie autofagi CMA poprzez zwiększenie poziomu beta-hydroksymaślanu może nasilać rozkład enzymów biorących udział w spalaniu glukozy. I teraz otwartym pytaniem, które wam zostawiam, jest pytanie czy z punktu widzenia elastyczności metabolicznej, czyli zdolności do spalania nie tylko ketonów, nie tylko kwasów tłuszczowych, ale również glukozy. Dobrym pomysłem jest by przez całą dobę mieć bardzo wysoki poziom autofagii CMA, która będzie rozkładać enzymy biorące udział w spalaniu glukozy. Czy to jest dobry pomysł? Zostawiam pytanie otwarte, dlatego że jest to bardzo niszowy temat, bardzo rozwojowy temat. Nie jest to temat, na który ja bym się pokusił o jakieś zero-jedynkowe stwierdzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to dość ważne, by myśleć o tym nie tylko głęboko, ale również szeroko. Pozostaje jeszcze filozoficzne pytanie, no i co? No bo fajnie Dawid, sobie pogadałeś, powymieniałeś różne tematy i tak dalej, ale co mi to wszystko daje? Myślałem, że dostanę tutaj od ciebie jakiś fajny protokół, że mam robić to, to i to i wtedy będzie to, to i tamto i mogę to polecać wszystkim na lewo i prawo, a ty zamiast tego mi tutaj wymieniasz jakieś różne rodzaje postów, rodzaje autofagi, jakieś konteksty wprowadzasz, pokazujesz, że to nie jest takie zero-jedynkowe, no więc po kiego grzyba mi jest ta wiedza? No to już mówię. Po pierwsze, chciałem Wam przedstawić różne informacje, żeby umożliwić Wam wyciągnięcie własnych wniosków, żeby to sobie na spokojnie przemyśleć, przeanalizować, dlatego że w tym momencie jestem malutkim youtuberem, który jednak mówi do paru tysięcy osób. I teraz, gdybym Was spotkał na jakiejś hali, to żeby poznać Wasz przypadek, potrzebowałbym kilkunastu minut. Wysłuchania szczegółowego Was i na podstawie tego mógłbym Wam powiedzieć, jaki rodzaj postu i czy w ogóle jest dla Was, czy nie na dany moment. A nie jestem w stanie tego fizycznie zrobić, dlatego chciałem Wam po prostu te informacje przekazać. Po drugie, wnioski może są takie, że post może być fajnym kickstarterem dla kogoś, ale praktycznie wyłącznie w obrębie mentalnym. Jeżeli ktoś dzięki postom zaczął się interesować swoim zdrowiem, zaczął ogarniać swoją dietę, sen, nawyki, ruch, świadomość żywieniową, świadomość zdrowotną, jeśli nawet ten post nie był super robiony, ale dzięki niemu ta osoba się w ogóle tym zainteresowała, to ja nie będę takiej osoby bił po głowie foliową czapką za to, że robiła źle post, skoro dzięki temu się zainteresowała swoim zdrowiem i żyje się jej lepiej. I takich osób też jest sporo. I jeśli takie osoby chcą się interesować postami, i jest ich dużo, to kim ja jestem, żeby Wam tego zabronić? Tym bardziej, że tak jak wspominałem, nie jestem tutaj od tego, żeby Was do czegokolwiek zachęcać albo zniechęcać. Jednakże, kolejna obserwacja jest taka, że posty może robią jakieś tam ciekawe rzeczy, ale posty nie robią wszystkiego. I na pewno posty nie naprawią diety. Posty nie naprawią snu, posty nie naprawią ruchu, posty nie naprawią nawyków. I ta praca i tak jest do wykonania, ta praca i tak będzie na Was czekać, ta praca i tak w którymś momencie o sobie przypomni. Tak jak wspomniałem, pomysł, że otyłość wzięła się stąd, że ktoś za mało pościł, jest raczej pomysłem, no, mówiąc delikatnie, nie tego, nie do końca, nie? I bardzo często, zamiast pościć, zamiast dokładać sobie kolejnych etapów przebycia drogi naokoło, żeby dojść do punktu wyjściowego, który brzmi: muszę opanować swoje nawyki, muszę ogarnąć swoją dietę, muszę się nauczyć po prostu jeść odpowiednio, świadomie, jest dokładaniem sobie niepotrzebnego dystansu, po to, żeby na końcu okazało się, że ta droga nie miała za wiele wspólnego z pracą, która naprawdę jest potrzebna do wykonania, a mogła nas zniechęcić. Może i tak być. Kolejny motyw, który chciałem tutaj zaakcentować, to motyw nawiązujący do poprzedniego odcinka o sporcie, o sportowcach, o wydajności, o regeneracji na treningach i między treningami. O tym, że jeśli zależy Wam na tym, żeby progresować na treningach, jeśli zależy wam na tym, żeby kształtować waszą sylwetkę, to posty mogą nie być dobrym narzędziem dla was. Nie mówię, że u każdego będą najgorszym na świecie narzędziem, ale raczej bym do tego podchodził bardzo ostrożnie, zwłaszcza że na ten moment mamy bardzo dużo badań, które pokazują, że ETRF, czyli ten post przerywany, w którym jemy w pierwszej połowie dnia, a pościmy w drugiej, a przede wszystkim pościmy w nocy. Jest naprawdę zdrową, dobrą, fajną strategią, jeśli chodzi o czerpanie benefitów związanych z postami, z autofagią, ale prawdopodobnie nie będzie negatywnie wpływać na wasz performance treningowy. Ale żeby nie powielać tej treści, nie powtarzać jej, zainteresowane osoby odsyłam do poprzedniego materiału. Tutaj jedynie chcę wspomnieć o tym, że niekoniecznie łączenie postu z deficytem kalorycznym. Łączenie postu z trenowaniem na czczo, łączeniem tego wszystkiego razem, co zamen, będzie dobrym pomysłem, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o regenerację, o progresowanie, o kształtowanie sylwetki, szczególnie jeśli chodzi o długotrwały wymiar. Kolejnym stanowiskiem, kolejną obserwacją, którą chciałbym tutaj wyrazić, jest to, że ja Wam absolutnie nie chcę zabierać postów, ja Wam nie zabraniam tych postów robić. Raczej proponuję potraktować posty jako taką wisienkę na ketogenicznym torcie, albo raczej zdrowotnym torcie. Posty Wam nigdzie nie uciekną, ale posty nie rozwiążą stanu wyjściowego, diety, ruchu, snu, odżywiania i różnych innych tematów. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na badania, które właśnie różnicują ludzi z punktu widzenia ich fenotypów metabolicznych, z punktu widzenia ich stanów wyjściowych, to. Pomysł, by pościć u osoby, która wiodła fatalny styl życia, ma ogromne deficyty mikroskładników, snu, regeneracji, ma nadwagę, ma stany zapalne, ma mitochondriopatię, ma nieelastyczny metabolizm, ma cukrzycę, ma upośledzoną ketogenezę, ma problem z, ze sparingiem glukozy, i moglibyśmy sobie tak wymieniać. A mamy badania pięknie pokazujące, że osoby z insulinoopornością palą tłuszcz gorzej niż osoby z wrażliwością insulinową wysoką. I to tłuszcz tkankowy, również na treningach. Tak a propos fizjologicznej insulinooporności. To może lepiej by było jednak najpierw zainteresować się tym, żeby określić w ogóle, jaki mamy stan wyjściowy. Jeśli trzeba, to zadbać o siebie, jeśli trzeba to. Zidentyfikować, co takiego sabotuje nas w życiu, co takiego sabotującego jemy, robimy, nie robimy, spróbować wyeliminować te czynniki albo przynajmniej je zmniejszyć, przebudować swoje nawyki żywieniowe, zadbać o sen, zadbać o ruch, odchudzić się, zbudować trochę więcej tkanki mięśniowej, wyrobić pewne zdrowe nawyki, zdrową rutynę. I wtedy, jeśli chcecie pościć, jeśli chcecie powiększać swoją rezyliencję. Swoją elastyczność metaboliczną. Myślę, że to jest wtedy ciekawy moment. Tym bardziej, że zapomnieliśmy powiedzieć sobie o jeszcze jednym temacie o temacie środowiska. O temacie, że trochę inaczej jest pościć w poniedziałek w korpo w centrum miasta, żeby gasić pożary, jak to się ładnie chyba mówi i deadlineować i KPIować. A trochę inaczej jest, kiedy pakujemy plecak, jedziemy w jurty u podnóży gór i sobie pościmy na trawce. Nie? Myślę, że temat jest naprawdę obszerny, obfity, złożony, wielowątkowy, ale chciałem go wam tutaj przygotować, wypuścić, zobaczyć, co Wy o tym sądzicie, bo teraz, jeśli okaże się, że chcielibyście i chciałybyście, żebyśmy zagłębili się w któryś z tych konkretnych tematów, to po prostu będzie nam łatwiej, bo to będzie taka mapa tematów, mapa wątków, z której będziemy mogli sobie elegancko nawigować. Dziękuję za uwagę. I zapraszam do komentowania, do sprawdzenia pozostałych materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego!